Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale, oczywiście kolejny konkurs dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina, no a jeśli chcecie wygrać standardowo, łapa w górę, subik z dzwoneczkiem, komentarz, no i pamiętajcie o tym, żeby mieć mój kodzik promocyjny wpisany na G4. Kodzik to oczywiście Esteban, no i osoby wpłacające bardzo mnie wspierałem, za co z góry dziękuję. Ostatnio ktoś wpłacił 1000 zł, za co naprawdę dziękuję i ta osoba, która wpłaciła, może się odezwać do mnie na PW, bo takie wpłaty są naprawdę bardzo, bardzo duże. No i ja na tym też może nie zarabiam, ale jest to dla mnie wsparcie, ponieważ mogę Wam rozdawać droższe skiny. No i wiecie, o co w tym wszystkim chodzi. A my dzisiaj mamy 20 koła, został jeden dzień do końca eventu, ale to już go sobie zostawimy. Będziemy czekać na event kolejny. Przepraszam za tego Facebooka, ale po prostu zapominam zawsze, cały czas tego przed filmem wyłączać. No i co? Na live zrobiliśmy 20 koła, mieliśmy czwórkę, no ale już bez przedłużania zacznijmy otwierać i dzisiaj jedziemy ze skrzyneczką Bilioner i to cały balans wydajemy na tą skrzynię. Będę sobie otwierał po 3 takie skrzyneczki, no i mamy naprawdę spory budżet, żeby coś ciekawego trafić. No tego SG553 już w poprzednim odcinku trafiłem sporo razy, no więc mam nadzieję, że tutaj coś ciekawego, droższego poleci, no bo jeśli tak, to uda się zrobić też ciekawy proficik. Trafiałem już Glocka Fejda, Wupkę Fejda, ale tego Butterfly'a nigdy nie udało mi się trafić. Może akurat w dzisiejszym odcinku, no ale takie dropy to nie są akceptowalne na pewno. Nie są na pewno akceptowalne, bo tracimy dużo balansu, ale tutaj na przykład odrabiamy tysiaczka, więc jest naprawdę w porządku. To jest skrzynka, w której mamy 35% szans na profit, łącznie oczywiście. No ale na przykład na Butterfly'a 0,2,4,5. Jest to procent, który może się udać, ale wiadomo, że będzie trzeba otworzyć ich sporo, a jak na razie dużo tracimy na tej skrzyneczce. Nic jeszcze powyżej 1000 zł nie poleciało jako jeden item. Tutaj jest w miarę w porządku, ale to jest profit bardzo, bardzo malutki, więc no przydałaby się jakaś MK Welcome to the Jungle albo Digielek. Jest Fuel Injector, mam nadzieję, że ten lepszy. No niestety Field Tested, więc niestety jest to strata. No i jesteśmy dużo w plecy, jesteśmy teraz dużo w plecy. Jest znowu Fuel Injector niestety i znowu w stanie Field Tested, znaczy niestety, no lepsze to niż nic, ale to my cały czas tracimy, my cały czas tracimy. Przydałaby się jedna taka bomba, która odmieni losy tego odcinka, no ale jak na razie tej bomby nie umiemy znaleźć, bo zostało 4000, no i myślę, że jesteśmy grubo w plecy, ale drugą taką turę zrobimy oczywiście. No właśnie, zobaczcie, drugi raz lecą 3 obrzyny. No, nie wygląda to zbyt dobrze. Jest w końcu dobry drop. Chociaż nie wiem, czy to jest jakiś mega. No właśnie, 700 zł do przodu. No jest w końcu itemek powyżej 1000 zł. O to mi chodziło w tym momencie. No, ale czy to jest dobre? Ok. Tu jest też w miarę w porządku. Teraz jest ok. I na dwie mnie nie stać. To otwórzmy jeszcze jedną na sam koniec i zobaczymy, co tutaj ciekawego poleci. I zobaczymy też, jakie mamy saldo. Jest SG553. Mieliśmy 19... Mamy 15,5, nie ma tragedii. Myślałem, że będzie gorzej i lecimy drugą taką turę, ale tym razem otwieramy po 5. Jest to naprawdę ryzykowna skrzynka, bo to jest 35% szans na profit, ale my liczymy na coś mega mocnego. No tym razem niestety 200 zł w plecy. 2200 za jeden taki spin przy 5 skrzynkach. Jest Fuel Injector i to jest ten lepszy, no ale jak on leci sam, to niestety nic nie oddaje. No przydałoby się coś z tej górnej półki dostać, a jak na razie na tyle skrzynek nie dostaliśmy. No powoli jest średnio. Oj, 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 oj. No to może być ciężki odcinek. Będziemy na pewno na koniec coś upgrade'ować, bo przy takim budżecie no ciężko same skrzynki otwierać, ale zobaczcie, na tyle skrzynek skrzyneczka Bilioner nie dała tak naprawdę nic powyżej 2000 zł. Okej, okay, no tutaj jest lepiej, ale to jest no nieduży profit. No 900 zł, no. Okej, okay, ostatnia. No teraz będziemy mieli, nie wiem, 12 koła myślę. No bo nie wiem, czy więcej. Ile? 11200. Robimy gruby kontrakt. 4700, jest Butterfly. Proszę, jakiś mega drogi. 2900. No jest średnio, jest średnio, my musimy ryzykować. Falchion za 3800. Oj, 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 oj. 8 koła mamy, widzowie.
8 koła mamy. Także trzeba tutaj zrobić coś innego i zaryzykować na skrzynce luksury. Ta skrzynka dała mi Knighta na live'ie. MP9 White Lily, a teraz niestety daje 5 skarów. Ojojoj, no może to być odcinek, w którym się wyzerujemy. Ale proszę. No na pewno nie takim dropem. Na pewno nie takim dropem, co jest grane. No musi tu coś grubego dać, inaczej jest koniec. Niemożliwe. Naprawdę niemożliwe. Dobra. Ostatnia szansa. Ostatnia szansa. I nie ma nic. Nie ma nic, no po prostu... No czasami takie odcinki się zdarzają, widzowie. Ale zostawcie łapkę w górę na pocieszenie, jeśli też chcecie wygrać skina. Jest Auk Akihabara tutaj ze skrzynki za 500 zł. Mieliśmy 19 koła. Spróbujmy mieć 15. No niestety. Nie tym razem. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.